Cześć, dzisiaj Wam pokażę, z czego zrobić fronty meblowe. Ten wybór na rynku jest przeolbrzymi. Jestem teraz w showroomie Commandore i pokażę Wam, jak szeroki jest asortyment, z czego w ogóle można zrobić takie szafy i jakie są rodzaje w ogóle frontów drzwi, które będziecie chcieli zastosować w różnego rodzaju meblach. Pierwszy podział, taki najprostszy, to możemy podzielić fronty na otwierane i przesuwane. Jest to dosyć ważne, jaki front wybierzecie, czy przesuwane, czy otwierane, dlatego że są pewne ograniczenia co do grubości płyty, materiałów i tak dalej, montażu, systemu ramkowego, bezramkowego i zaraz to pokażę. Dlatego musicie świadomie wybrać, który system będziecie chcieli. I teraz zobaczcie. Pierwsza rzecz, jeżeli wybierzemy sobie system drzwi otwieranych. Tutaj mam drzwi otwierane. Zobaczcie. I tu jest akurat zastosowana płyta meblowa, czyli najprostsze to możemy zastosować płytę meblową i to jest akurat front akrylowy. Zobaczcie, nie widać odcisków palcu, to jest taki ładny, złamany kolor. Otwieramy sobie taki front i te drzwi, jak projektujecie, jak robicie sobie takie drzwi, to tutaj grubość tej płyty to jest 18 mm i jest to też związane, słuchajcie, z budową zawiasów. No te zawiasy gdzieś trzeba wkręcić, więc to jest 18 cm. Jeżeli weźmiecie sobie, zastosujecie drzwi przesuwane, tak jak mamy tutaj, to już płyta meblowa, która się tutaj będzie znajdowała, ona może być teoretycznie cieńsza i może mieć tutaj akurat jest 10 mm. Szkła oczywiście są jeszcze cieńsze. I oczywiście te systemy są różne. Tutaj mamy akurat taki profil, który jest widoczny, ale różne rodzaje mogą być. Zobaczcie, tu jest front, który jest otwierany i wygląda prawie tak samo jak ten po drugiej stronie, ale tutaj już mamy matowe szkło. Ona już zupełnie inaczej wygląda. Nie widać na niej odcisków palców. Profil jest, zobaczcie, tutaj tak schowany, także od przodu prawie tego w ogóle nie widać. To jest taka mikro, mała szczelina i tutaj ładnie to wszystko wygląda. Z tyłu widzimy ramę. Zobaczcie, tu jest rama, no bo musimy na jakiejś konstrukcji to szkło osadzić. Ono samo nie będzie się trzymało, także zwróćcie uwagę na to. I teraz jakie są, słuchajcie, jakie są wielkości tych płyt? Bardzo mało osób zdaje sobie sprawę, że nie możemy z wszystkich rodzajów materiałów zrobić szafy do samej góry. W płytach meblowych mamy wysokość ograniczenia do 275 cm, ale raczej ze względu na ciężar konstrukcji, wyginanie się płyty, jest zalecane, żeby takie szafy były do wysokości około 220 cm, a reszta to, żeby to była szafa górna. I teraz Wam to zaraz pokażę. Zobaczcie, tutaj mamy szafę, mamy wysokość tego frontu 220 i to, co nam zostanie tutaj do sufitu, do góry. Jeżeli byśmy chcieli zastosować szkło, czyli to, co mamy tutaj, to mamy ograniczenie takiej tafli do samej góry do 250, czyli jeżeli macie wyższe pomieszczenie, chcecie sobie zrobić jakąś fajną szafę w korytarzu, w pokoju, w sypialni, czy nawet w jakiś w salonie na przykład, to musicie pamiętać o tym, że robimy do wysokości 250 i musimy to w jakiś sposób połączyć. Bardzo często są to szprosy, tak jak tutaj, ale pokażę Wam systemy, gdzie tych szprosów nie widać, bo cały stelaż jest zrobiony z tyłu, jest to system Heliodor i to bardzo fajnie, słuchajcie, wygląda. I teraz Wam pokażę, jaki jest przeolbrzymi wybór i co my możemy w ogóle na tych frontach zrobić. Zobaczcie, możemy zrobić płyty meblowe, które są albo laminowane, albo akrylowe. Ten akryl jest bardzo fajny w dotyku. Albo mogą być to elementy takie, które ładnie nam udają drewno. To jest bardzo, słuchajcie, popularny kolor. To jest dąb pradawny. Tutaj możecie zobaczyć w tej szafie tutaj. On jest taki, ma bardzo ciepły, fajny wygląd, więc możemy zastosować sobie takie laminaty. Mamy też laminaty, które wyglądają jak kamień. Tutaj mamy takie delikatne żyłki, zobaczcie. To jest wytrawny, szary kamień. Bardzo fajny laminat. Mamy bardzo popularne i modne też betonowe elementy. To jest beton Millennium. I różnego rodzaju takie klify, takie dekoracyjne rzeczy, zobaczcie. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale te dekoracyjne elementy są grubsze i ich już na fronty przesuwane nie możemy zastosować, dlatego że one mają 18 mm, a tak jak mówiłam, no, we frontach przesuwanych raczej robimy dziesiątki, 10 mm. Mamy też różnego rodzaju szkła. Zobaczcie, ile wybarwień szkła. Bardzo fajne, słuchajcie, są szkła, które są matowe. Zaraz Wam pokażę na frontach, bo na nich, zobaczcie, nie widać w ogóle odcisków palców, a mają ładne, przełamane kolory. Mogą być, zobaczcie, takie trójwymiarowe. Zaraz też to Wam pokażę.
i mogą być przeźroczyste. Teraz jest bardzo taki dosyć, bardzo są popularne, taki jest trend, żebyśmy właśnie robili takie dymione szkło. To dymione szkło może być jaśniejsze, ciemniejsze, w brąz wpadać i tutaj w tej szafie, którą tutaj pokazuję, właśnie coś takiego jest. Także fajny efekt można uzyskać. Oczywiście mogą być też tafle szklane i zwrócę Wam uwagę, że teraz są też bardzo te dwa kolory takie popularne, zielony, szmaragdowy i różowy. One są w macie, więc nie widać na nich tak mocno odcisków palców jak na połyskach, bo na połyskach mogą być te odciski widoczne. Nie wiem, czy Wy to widzicie, ale mogą być widoczne, więc na to zwróćcie uwagę. Zobaczcie, tutaj jest system Heliodor, który chciałam Wam pokazać, czyli cały stelaż jest z tyłu i mamy łączenie szkła matowego z takim trójwymiarowym i praktycznie nie mamy żadnego szprosa, czyli nie mamy takiego elementu, który jest tutaj. Tylko ta cała konstrukcja jest schowana z tyłu. Oczywiście fronty mogą mieć takie lamelki, zobaczcie, z takiego czegoś możemy zrobić, mogą być fajne wzory takie trójwymiarowe. To występuje w dwóch kolorach, bo jest i czarny, i biały. Same te elementy, szprosy też mogą mieć różne oczywiście odcienie i kolory, a fronty, zobaczcie, jak fajnie wyglądają na przykład szare maty. Możemy to oczywiście łączyć, zobaczcie, z innymi materiałami albo za pomocą właśnie szprosów, no bo ogranicza nas jakaś tam wysokość, albo możemy zrobić tak jak tutaj pokazywałam, ten system bezszprosowy. I teraz Wam jeszcze pokażę, zobaczcie, jakie mogą być uchwyty. Uchwyty mogą być bardzo różne, bo mogą być w różnych kolorach i większe i mniejsze. Tutaj, do tych takich drzwi, ale same fronty wyglądają też w różny sposób. Tutaj mamy schowaną taką ramkę, zobaczcie, czarną. One mogą być też srebrne. Wtedy mamy taką cienką krawędź, która jest widoczna od przodu. To jest matowe szkło, zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Nie widać w ogóle palców. Albo te ramki mogą być szersze. Tu jest ramka opal, ona jest trochę szersza. Ta jest w kolorze białym, ta jest w srebrnym. Tutaj mamy też przeźroczystości. Ja może to pokażę, zobaczcie. Częściowo trochę widać moją rękę, także fajnie to wygląda. Tutaj mamy front lustrzany, więc się pewnie odbije. A tutaj przeźroczysty w białej ramce. Także naprawdę ten wybór jest duży. No i tutaj jeszcze coś, że mamy takie szkło, które jest strukturalne i ono na pewno przepuści nam trochę światła, jeżeli będziemy mieli szafę podświetlaną, ale nie będziemy widzieli, co jest w środku. I pokażę Wam jeszcze coś. Zobaczcie, tu są takie dymione, delikatnie, ale dosyć jasno szkło. A tutaj mamy fronty szklane, które są przesuwane i jest system bezramkowy. Zobaczcie, po boku widać stelaż, ale z przodu nie widać. I takie mikro, małe uchwyty. Jeżeli mamy takie duże fronty, tak jak tutaj widzicie, to musi być już ten system jak gdyby domykający, czy ja to puszczam i to samo dojeżdża do końca. Te dojeżdżanie i takie wspomaganie, ono jest bardzo praktyczne i na to też zwróćcie uwagę, jak będziecie projektować szafę, żeby po prostu było Wam wygodnie, że jak już zrobicie tą szafę, jakąś zabudowę, jakiś mebel i będziecie mieli fajny front, to żeby to się sprawdzało przez dłuższy czas, żeby to nie było jednorazowe. No i tak jak widzicie, wybór i kolorystyczny, i materiałowy jest przeolbrzymi. Chciałam Wam tylko jeszcze powiedzieć, że możecie zastosować spieki. One są bardzo cienkie, mają 4 mm. Są właśnie w takich ramkach mocowane i możecie mieć całą szafę albo fronty szafy zrobione właśnie ze spieków o różnych wybarwieniach i to też bardzo fajnie wygląda, więc zachęcam do tego, żeby zobaczyć, przyjść, jak to wygląda na żywo, dotknąć, przesunąć sobie te elementy i świadomie to wszystko wybrać. Zapraszam Was do kolejnego odcinku, w którym pokażę kolejne elementy, które są niezbędne do tego, żeby dobrze zaprojektować sobie mebel w domu. Pa!